Kadra Parku Naukowo-Technologicznego już od 2 miesięcy uczy suwalskich studentów podstaw przedsiębiorczości. Teraz przyszedł czas na uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród studentów zajęcia cieszą się sporym powodzeniem. To z kolei zachęciło park do kolejnych działań. Z przedstawicielami samorządów z Suwałk i okolicznych gmin podpisano porozumienie o współpracy. Park Naukowo-Technologiczny w oparciu o własne kadry będzie świadczył usługi, oczywiście za darmo, w zakresie prowadzenia lekcji przedsiębiorczości na różnych poziomach nauczania w szkołach, które są umiejscowione w tych gminach, jak również kursów związanych z pierwszą pomocą. Wielu ludziom wciąż brakuje elementarnej wiedzy o biznesie i prawach, którymi się rządzi, a dostępna na rynku literatura napisana jest zbyt skomplikowanym językiem. Teraz uczniowie będą mogli poznać meandry przedsiębiorczości w sposób znacznie przystępniejszy i bardziej zrozumiały. Zarówno park, jak i samorządowcy liczą na to, że zajęcia rozbudzą w uczniach chęć aktywnego działania podpartą elementarną wiedzą o prowadzeniu biznesu, a może nawet obudzą w nich ducha przedsiębiorczości. Porozumienie podpisało 5 gmin.